Zadanie. Oblicz odsetki przysługujące klientowi wpłacającemu 20 tysięcy złotych na lokatę 12% jeśli państwo narzuciło 15% podatek od należnych nam odsetek. Pierwszy sposób. Czyli obliczamy 12% z 20 tysięcy złotych. 12% to jest 12 setnych razy 20 tysięcy złotych. Zera się skrócą. Po wymnożeniu otrzymujemy 2400 zł. Ale oczywiście ta cała kwota nie trafi do naszej kieszeni. Tak by było, gdyby nie było tego 15% podatku. Nasze odsetki są pomniejszone o 15% podatek. Zatem do naszej kieszeni nie trafi 100% odsetek, ale 100% minus 15%, czyli 85%. Z naszych odsetek. Zatem należy jeszcze obliczyć 85% z naszych obliczonych wcześniej odsetek. A więc 85% to jest 85 setnych razy nasze odsetki po skróceniu zer po wymnożeniu liczb otrzymujemy 2040 zł, Czyli tyle trafi do naszej kieszeni, a różnica między tą kwotą a tą trafi jako 15% podatek do skarbu państwa. Zróbmy to zdanie drugim sposobem. Zauważ, 20 tysięcy zł to jest 100% wpłacanych naszych pieniędzy, a 12% są to nasze odsetki. Proporcje obliczamy mnożąc liczby po skosie. Zatem x równa się 20 tysięcy razy 12% i dzielimy przez liczbę, która nam zostaje w proporcji. Zera skracamy i po wymnożeniu 200 razy 12, otrzymujemy 2400 zł. Są to nasze odsetki, do których teraz państwo dobierze się i zabierze nam z tego 15%. Zabierze nam 15%, czyli my dostaniemy 85% tej oto kwoty. Zatem kontynuując rozwiązanie proporcjami, zauważmy: 2400 zł jest to 100% naszych odsetek, a my dostaniemy 85%. Z tychże odsetek. Proporcje obliczamy mnożąc wrażenie po skosie, a więc x równa się 2400 razy 85% i dzielimy przez liczbę, która nam zostaje w proporcji, czyli przez 100%. Zera skracamy i po wymnożeniu tych liczb na kalkulatorze czy pisemnie otrzymujemy 2040 zł. Zatem odpowiedź. Wartość odsetek z lokaty wynosi 2040 zł.